Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Kolonia Młody na gospodarstwie. Witam, witam was jeszcze raz. Wstępnie, jakbyście jakieś dziwne dźwięki czy coś tam, jakby coś nie tak z moim głosem było, bo w tej chwili przeniosłem się do kuchni nagrywać, bo w pokoju sobie robię remoncik. No taki porządeczek, odświeżyć ściany, bo dawno nie malowane były, to tamto, meble nowe i te sprawy. Więc nagrywam tutaj tak, żebyście się pewnie nie gniewali, nie tęsknili, może mieć... No raczej nie powinno być przerwy, co tydzień filmik będziecie mieli, tak mam nadzieję, bo tutaj dzisiaj czekam jedna rzecz, żeby wyschła, to już raczej już dzisiaj nie zdążę, zaraz do pracy. Więc jutro będę kontynuował, czyli na sobotę ten filmik będzie zmontowany, co przyjadę po pracy, zmontuję go filmik, wiecie, jest godzina 11:04, jak tu widzicie. Więc no cóż, no co my w dzisiejszym odcinku? My w dzisiejszym odcinku idziemy te bele zbierać. Tutaj do Berarusa wpadły tur, metar fachu i widły do obornika, bo takie były, mówię, dobra, biorę tam trochę znowu zainwestowanych pieniędzy. No i to, tak jak mówiłem, no prasa zmieniona, wiadomo, no już musi być. Oj, sąsiad! Sąsiad, ale żeś trochę opolił się, bo ciepło jest. Czarny trochę wygląda, ale tam nie będziemy przejmować się. Dobra, tutaj jedziemy przez dobrego sąsiada, którego jest, no, tak dziwne to pole od tej strony dojeżdża, ale tak jest, tak to jest, dobra. To już tam weźmiemy belkę, później przejdziemy trochę gnojowice, porozlewamy i później jak się uda, zaczniemy orkę pod rzepaki. Bo na sierpień będzie trzeba przewinąć. Ale dziadowsko mi się złapało, ale dobra. Się nie dzieje. Tutaj 60 stoi, już tam z tamtego pola pozbieram, bo na tamtym polu będę chciał zaraz gnojowicą ruszyć, więc już nie chciałem sobie tam bałaganić, mówię, pozbieram poza odcinkiem. Tutaj już trochę belek widzicie jest pozbieranych, mówię, trochę wam zostawię, żebyście mieli do oglądania. Mam tą belkę. Gdzie jedziesz? Brr! Ale mu się śpieszy. Śpieszy się, robota się pali. Dobra, jeszcze tam jedną wrzucimy. Tak trochę tak te chyba widły tak działają, ale nie mogę na siebie wziąć, ale tam dobra, nie będę płakał z tego powodu. Brałem to co było. A miało być na kombaj do ziemniaków, a no niestety wydałem na widły. Natura. Pomówię 60. 60 będzie ciężko. 60 będzie ciężko tutaj załadować wyżej, więc mówię, po to była tutaj konsola przygotowana i go kupiłem, żeby później jak będzie potrzebny tur, to go tutaj go kupić i zainstalować, więc i był potrzebny. No i tak zrobiliśmy, dobra, tutaj. Jedziemy tutaj, pasami zepniemy. 60 odpalimy, najpierw zjedziemy 60. 50 tysięcy litrów, ła. Nie wiem, czy nie jechać sprzedać to później. Bo tyle, aż mi słomy nie będzie potrzebne. Chyba tak zrobimy. To 60 tylko na podwórko zaciągnę, a później na koniec odcinka najwyżej pojedziemy i sprzedamy trochę tych bel, bo nie będę ich trzymał tyle. No bo tam jeszcze mam 4. O kurwa, to trochę tego sumy mi tutaj jeszcze jest, w sumie na całą zimę to mi nie jest potrzebne. Więc możemy trochę to sprzedać, ale to wjadę na podwórko. Zostawię i zobaczymy później, może jak się uda na koniec. Na koniec tego odcinka to pojedziemy i sprzedamy po prostu, ale to przepniemy się wtedy do Berarusa, bo 60 to będziemy mieli problem, żeby podwórko podjechać. 60 jest po to, żeby tutaj ściągnąć na podwórko, postawimy tutaj pod drzewkiem, odepniemy. Odepniemy, później podjedziemy Berarusem i zabierzemy to po prostu, no bo i sprzedamy. To może trochę się uda na ten. Na tą kombaj do ziemniaków uzbierać. Tak, to dupka trochę będzie. Dobra, tutaj sobie w krzaczkach zaparkujmy, poniuchaj sobie zielonki tutaj. No idziemy po Berarusa, odepniemy konsolę,
widły, żebyśmy nam nie przeszkadzało przy wyjeździe, tam będziemy musieli tutaj, tak. Tam już jest jeden teren przygotowany też do orki, bo raczej wszystko do orał, nie mam talerzówki, to będę wszystko orał, będę musiał jeszcze trawę zasieść tam za tą gospodarstwem, bo tam raczej będę poszerzał to gospodarstwo w przyszłości. Wyrównywał, więc no dobra, to później przyjdziemy, może i zgarnę, może kręcić. Tutaj dwie zostały. Tak, dwie, to ja sobie na tur wezmę i zgarnę. Na podwórko od razu. No i dobrze. To zgarniemy. Bo tam jeszcze drugą łąkę muszę zrobić, bo widzę, że mi siana tak słabo starcza na zimę. Nie mam praktycznie siana na bieżąco, a na gdzie zima jeszcze. To zgarniemy. O Jezu, ale mi się nie fart. Mi się dziadowsko podjechało, nie uciekaj. A patrz, będzie uciekała teraz, jak na złość. Dobra, ja nie będę się z nim ganiał teraz po polu, będzie się staczało. Widzicie, się staczyło się. Tutaj dojedziemy. Wyprostujemy ją trochę i na widły ją zaraz nadziejemy i będzie mi to. A jeszcze nie chcę sobie wychodzić. A jedziemy. No tu wszystkie dwie były, do i dobra. To też mamy zgarnięte. No i tak, zachciało mi się odświeżyć ściany trochę, jeszcze mebla pozmieniać, bo już tam już od malowania minęło 5 lat. Tak wczoraj liczę, mówię, patrzcie, 5 lat minęło, kiedy ostatni raz było malowane. Mówię, te ściany już tak okropnie wyglądają, że to się w głowie nie mieści. To mówię, chociaż trochę je przemaluję, zmienię kolor i te sprawy. Dobra, tutaj gdzieś postawimy, chyba je były, tutaj zgarniemy, później je tam zgarniemy. Też stój, ale się rozpędzasz. Jakby tutaj zrobimy z turem, bo nam będzie przeszkadzał trochę tur, to się będzie podepnął. To jest nie problem. No, ja sobie później podepnę go. Będzie nam przeszkadzał przed tutaj zakręcaniem, będę owadzał wszystko, więc jedziemy na tamte pole, szybko zrobimy tutaj wylewanie, tutaj gnojowicy, też już dawno nie było tutaj już wylane, gnojowicy mamy od cholery, też to będę musiał je sprzedać trochę tej gnojowicy, bo obornika sprzedałem. Zarobiłem troszeczkę pieniędzy, bo to cały obornik mówię sprzedałem. Mówię, gospodarz, bierz cały obornik. Bierz cały obornik, bo mi nie będzie tyle potrzebny. No i, no i wziął gospodarz cały obornik. No i mówię, Jezu, niecenie mam włączone. No trudno, muszę tutaj trochę od tego pola, no bo tutaj jest postawione, przerobić, żeby to pole odsunąć tutaj, ten róg, żeby nie ten. No jak się wyjeżdża, tak jest, musimy wysadzić. Dobra. Jedziemy tu na to pole, trochę akcję w gnojowicy porobimy. Bym obornik, ale rozrzutnik sprzedam, nie mam rozrzutnika, więc nowy rozrzutnik raczej prawdopodobnie na wiosnę wpadnie. Dodam, chyba jak będę sprzedam te splony, zobaczymy, czy mi się w ogóle uda, ja tak mówię. Na pewno w następnym sezonie wpadnie. Bo mówię tak, ostatnio bym jaką akcję zrobił, od wózek jak stoi, tak stoi do. Dobra, tutaj zajedziemy, na bieg zmniejszymy, nie pamiętam na jakim biegu to się jechało. Możemy na tym jechać. Idzie. Dobra, idzie. Trochę za szybko. Jak więcej idzie. Tutaj to kółko zrobię pierwsze, później będą z góry sobie drzewa i tak bym nic nie widział. Ogólnie nie mam żadnej tabelki, ile co jakie zboża potrzebują tego azotu, tak to jakbym wiedział, no to na pewno rzepak idzie. Daję tyle, żeby było tego tutaj, tego azotu. Ale tak sobie pojedziemy, będziemy lepiej tutaj jechać. No będzie trzeba jeszcze wkrótce nawigację do tego Berarusa założyć, albo jakiś ciągnik kupić z nawigacją. Och, sorry. O kurwa.
ale mi w nosie zachwyciło. Chyba człowiek zdrowy już nie będzie. Tutaj dojedźmy, wyłączmy, wstecznie zapiknijmy. Szeroka ta beczka, chociaż tyle plus, że ta beczka jest szeroki zasięg, ma mała pojemność, ale na razie takie pola, co tutaj są, to ten mały pikuś. A te pola, tak pojeździmy, no i tak zaraz pojedziemy, zatankujemy fajnie, trochę tej gnoju, więc się podbędę. Prosto pojedziemy, wyrównamy. Proszę, może tamto pole zajadę od razu z gnojownicą, porozlewam trochę i mi zostanie w bedce. No jak ma być już taka akcja, to niech już będzie taka akcja. Nie patrzymy, czy coś jedzie, najwyżej jest daleko. Najwyżej nas podturbuje trochę. Tak się zastanawiałem, żeby nie wrócić do jakiejś serii. Cofać w kółko. Tutaj gdzieś to studzienko jest. Ale szkoda, że wcześniej na ten pomysł nie wpadłem. Trochę do cofania nie, ale całą drogę bym cofał. Żeby nie wrócić, trochę na nowszych maszynach pojeździć, jakąś serię rozpocząć. Ale to już chyba po remoncie pokoju. Po remoncie pokoju się chyba zrobi taką serię. Trochę na nowszych. No to na złotówki do miliona by trzeba było wrócić. Tam już na większych maszynach pograć. No to wiecie, gram tu na tych małych maszynach, a jeszcze trochę się farmi skończy. Ogólnie i tak w listopadzie wpadnie seria na pewno. Chyba raczej już tam skończymy wtedy to młode na gospodarstwie. Albo nie skończymy, zobaczymy. Bo wychodzi przecież ten nowy dodatek Platinum, czy jakiś tam z tą mapką zielonką, czy w polskim klimacie, czyli tam będzie można zrobić polską wieś. Albo i nie, jakoś inaczej, albo tam zaczniemy od złotówki do miliona, o, też nie kupi, powiedzmy. By może być tam też, no i może i na tamtej mapie zaczniemy. Na mapie od złotówki do miliona. Będzie dobra tamta mapa. No i tak, widzicie, już jest rozwiązany problem. Ze serią. No i staram się dopiero przyjeżdżać, bo faktycznie, mówię, no przecież to się będzie wchodziło te... Będzie w listopadzie premiera przed tego dodatku, czyli w grudniu by można było ruszyć, nie wiem, którego listopada to ma być. Czyli w grudniu byśmy mogli ruszyć z tą serią, czyli akurat na święta by była ta seria. Widzicie, no... Wszystko się ładnie układa. Także pora, także powiem. Że wszystko ładnie układa. Zaczniemy wtedy do złotówki, do miliona na tamtym. Tak, żeby nie było, że znowu polska wieś napisze, nie będzie polskiej wsi i tak dalej. Ale no, maszyna będzie warta, bo tam będą małe maszynki, też fajne, to będą nowe uprawy. Też tymi nowymi uprawami się zajmiemy trochę, a tak to tutaj, no co, my tylko cały czas to jedno, jak nam dojdzie tam trochę marchewka chyba, czy coś tam jeszcze ma być, nie pamiętam, nie wnikam te szczegóły. Ciągniki też jakieś zatorki mają być, czym się zawało, no nie mam do tego pojęcia, coś starszego jakieś maszynki mają być. I małe, więc może być, no, no to będzie akurat pasowała ta seria od złotówki do miliona. Start od zera, można powiedzieć, zobaczymy. Tam raczej startowe gospodarstwo, takie jak Giants będzie, później resztę będziemy rozbudowywać. No i będzie najlepiej wtedy, no już nie ma problemu, już widzicie, już macie zapowiedzianą serię, która ruszy w grudniu. Jak dożyjemy tego grudnia, na tych wyborach, w niedzielę. No ale dobra, mimo to, którą minutę to już mamy tego odcinka, mamy 14 minutę. Dobra, tutaj jeszcze przejadę z tą beczką i zawieziemy tą słomę i będę kończył. I będę kończył ten odcinek, żeby też nie za długi był, żebyście mogli szybko obejrzeć. Żebyście się nie nudzili. Na ile nam starczy, na tyle nam starczy.
A raczej wszystko będę orkę robił od razu, nie będę się tam pierniczył, to co na wiosnę to zostawię, najwyżej to na zimę się zaola, w listopadzie jakieś orkę zrobimy, jakiś jeszcze ten odcinek, ale raczej chyba wam orki teraz nie będę pokazywał, no bo to tak by się było, albo i orkę pokażę się wam, no nie wiem, zastanowię się jeszcze. Krzesiano kosy, jeszcze siarka mi się przydała, jak roboty. Wtedy ja chyba sobie za poza odcinkiem zaoram, będziemy mieli się w trawie, że pan tutaj wyżej, które tam jeszcze jakieś dodatkowe prace się zrobi. Tak będzie najlepsza opcja. Nie będziemy się tam pierniczyć z jakimiś tymi. Tutaj przejedźmy na tą stronę. Przydało to pole obu. No niestety na razie mi nie stać, tak to muszę jedno duże zrobić pole. Dobra, tu jeszcze będzie na jedną beczkę, tam przejazd, no jedna beczka jeszcze tyle tam, ale to jeszcze poza odcinkiem zrobię. Teraz jedziemy, jeszcze tą słomę przetransportujemy na skup, może nam się uda uzbierać chociaż na ten, na ten kombaj do ziemniaków, czy będzie szakcia, ziemniaki, soja jeszcze. Tak słabo jak na razie to wygląda. Może jeszcze jakieś jajka się uzbierają, to może się zdarzy kupić. Dopiero mamy sierpień, dopiero lipiec jest. Więc w sierpniu jeszcze może coś nam się uzbiera. Jakieś do sierpnia, czy tam do września. Do września no może nam się uzbierają jakieś jajka. Chyba ładnie nam załadował, że się w głowie nie mieści. A, żeby się teraz złożył, zawczasu. A, żeby teraz się złożył, najbliższy. Mówię, to muszę, te drzewa będziemy jeszcze wycinać, to może właśnie przy tych, przy siewach rzepaków też te drzewa będą musiały zapakować. A ileż mi tej gnojowicy zostało? No gnojowicy, poczekajcie, do obory sobie zerknę. Ile mam tej gnojowicy jeszcze? Ła! O, to nam na wszystkie pola starczy. Dobra, niech to sobie. Dobra. Jedziemy teraz zawieziemy tą słomę. To co mam, to mi raczej starczy. Tam mam 4 belki, tu 2, więc jak sprzedam trochę tych... Nie będę czekał do zimy, bo pieniądze mi są teraz potrzebne. Tam zawiozę na PGR-y, to może będzie, bo tam chyba na PGR-ach się tylko skupuję. Górą też pszenicy już pełno nasypałem, dobra, zobaczmy. Pewna słaba cena będzie słomy, ale no. Nie będę teraz płakał. O, nawet w miarę jeszcze jest, dobra. Biolek, co? A tu nie na PG, a tu gdzie to jest? Oznacz miejsce. Gdzie to będzie? Mapa. No to mówię na PGR. Dobra, jedziemy tam 60 euro. Dobra. Nie ma tak za litr, że trochę się uzbiera. Ale 50 litrów trochę hajsu, coś wpadnie. Akurat dobijemy, będzie 20 któraś minuta, jak tam dojdziemy. Dobra, tutaj skręcimy. Nie będę przez pora szalą, tylko szybciej. Wtedy wyjedziemy na drogę główną. To mówię, tam drzewka będzie trzeba powycinać, bo już wszystkie papiery pozałatwiałem, to że drzewka mogę sobie wyciąć. Mogę te drzewka sobie wyciąć po prostu i nie będzie żadnych problemów z tego tytułu. Papiery są, wszystko jest załatwione z gminą, więc mogę sobie na spokojnie wycinać. No tutaj nie zarośnie ten pole. Dobra, i lecimy sobie na chyba sprzedamy. Bo nie chcę się też trochę rozładowywać tego sensu. Tamte belki sobie tylko do stodoły wiozę, żeby sobie były. Nawet wymyśliłem sobie miejsce na ziemniaki. Bo ta stodoła ma fajną funkcję. Ta stodoła obora ma fajną funkcję, którą wykorzystam na ziemniaki. Oby mi weszły. Raczej powinno wejść, bo nie będą miejsce.
To będę musiał tak zrobić, bo innej opcji nie będę miał. Dobra, i dojeżdżamy na PGR-y. Pojedziemy sobie od tej strony, na te PGR-y. Wolnimy trochę, żebyśmy nie podjechali. Witamy ziomku, nie ma nikogo. Kolejny ciąg, no kolejny ciąg na pewno będzie z jakiejś serii Ursusów. No, powiem wam, że nam się uda chociaż na to uzbierać na to. Na kombajn. No to fajnie, na kombajn już będziemy mieli. Kto tam do mnie się dobija? A nic, powiadam mnie. Dobra, tym miłym akcentem widzimy się w kolejnym odcinku, tak już zapowiedziałem, że paki i te sprawy będzie, ja sobie orkę zrobię poza odcinkiem, orkę jesienną zrobię po prostu, jak będę kosił tam soję czy ziemniaki kopało w ten sposób. Więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć, na razie, pa.